zapraszam na spotkanie z naszym ostatnim się gościem, pan profesor Marcin Mapczak, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. O, pan z kawą. Zrobię panu miejsce. Można z kawą? Można, oczywiście, że tak, absolutnie. Zrobię panu miejsce tutaj, proszę bardzo. Ja wezmę swoją, tu jest dla pana miejsce. Proszę bardzo, proszę pas zapiąć, tylko bardzo pana proszę. Nie będziemy rozmawiać o królowej brytyjskiej. Aczkolwiek temat jest super ciekawy. No tak, już pewnie rozmawiał pan przez cały tydzień. Oglądał pan wczoraj? Tak, tak. Nie dużo, ale oglądałem. Zrobiło na panu wrażenie? Czy pan to jest tych, których to nie rusza? Nie. Ja jestem dosyć wrażliwy, może nie widać, ale mnie takie rzeczy symboliczne bardzo poruszają. Wie pan, wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, która porusza ludzi z jednego podstawowego powodu, bo po śmierci królowej wydaje się, że już nie ma rzeczy wiecznych. Niezmiennych, a my w takim chaosie świata codziennego lubimy nieraz do takich rzeczy się przyczepić, więc bez względu na to, czy ktoś jest zwolennikiem monarchii, czy przeciwnikiem, kiedy w pewnym sensie upada i czy kończy się taki symbol, to jest takie poczucie, kurczę, teraz to chyba naprawdę będzie chaos. Więc było takie przekonanie, ja pomyślałem sobie zaraz po informacji o śmierci królowej, że niby wszyscy wiedzieliśmy, że to się stanie, no jakby wiadomo było, że to musi się wydarzyć, ale gdzieś tam podświadomie człowiek myślał, że to jest nieśmiertelna kobieta, tak, ale zawsze będzie. Tak, no bo to jest symbol niezmienności w świecie, w którym wszystko się zmienia. I to jest oczywiście zupełnie nieracjonalne, ale wydaje mi się, że my potrzebujemy po prostu takich stałych punktów i zaczynamy się bać, kiedy one znikają z mapy. No dobrze, no to porozmawiajmy o tych stałych punktach i o tych zmianach, które powinny nastąpić albo nie powinny nastąpić. Śledziłem z bardzo dużym zainteresowaniem pana dyskusję w ostatnich dniach z panem Sienkiewiczem, z posłem Platformy Obywatelskiej, a także z panem profesorem Sadurskim. Tak. Na temat tego, która się w różnych mediach, tam i na Twitterze, i w Gazecie Wyborczej, i chyba jeszcze w paru innych miejscach się odbywała, w których dyskutowaliście panowie o tym. No generalnie dyskusja, przepraszam, panu oczywiście doskonale wie, ale chcę naszym widzom skrócić ją. Generalnie dyskusja dotyczyła tego, w jaki sposób po ewentualnej zmianie władzy w Polsce można by było wymienić Trybunał Konstytucyjny w mniej lub bardziej rewolucyjny sposób, bo wszyscy się panowie zgadzaliście, coś trzeba będzie zrobić, tylko różniliście się bardzo gwałtownie co do tego, jak to zrobić. Pan jest ewolucjonistą w tej sprawie przynajmniej i uważa pan, że to się powinno zdarzyć w naturalny sposób, na przykład odwołując trzech posłów, trzech sędziów, którzy zostali nielegalnie powołani, a reszta jakoś się rozejdzie sama, nie wiem, czy... Znaczy, tam jest idea tego, żeby zmienić postępowanie dyscyplinarne i generalnie idea jest taka, żeby to nie politycy decydowali o tym, kogo wyrzucają, a kogo zostawiają, bo to jest niestety niechlubna tradycja PiSu, tylko jeszcze... żeby o tym decydowali sędziowie. Jeszcze dodam tylko, że pan Sadurski i pan Sienkiewicz są zdania, że to trzeba jednak w rewolucyjny sposób, oni są rewolucjonistami, czyli po prostu wyrzucić cały Trybunał Konstytucyjny i zbudować go od nowa. I teraz to jest super ciekawa dyskusja, a propos Trybunału, ale ona oczywiście jest dużo większa. I pytanie brzmi, czy zmiany, które zostały wprowadzone w polskim systemie sprawiedliwości przez ostatnie kilka lat, dobra zmiana w polskich sądach, czy da się ją w ogóle odwrócić w sposób ewolucyjny, zgodny z prawem? Czy te zmiany były tak daleko posunięte, tak nielegalne i tak bardzo wykoślawiły ten system, że ewolucyjnie tu się nie da nic zrobić i trzeba naprawdę, tak jak się mówi na przykład z telewizją publiczną, zamknąć i zbudować od nowa? Wie pan, to rzeczywiście jest bardzo ważne pytanie i ja bym chciał na początku powiedzieć, że ja od tych 7 lat, kiedy PiS jest przy władzy, no, myślę, że bardzo jasno przedstawiłem swoje stanowisko. Ja uważam, że ludzi, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, nie warto bronić, bo nie są po prostu tego warci. Są funkcjonariusze PiS rzuceni na front konstytucyjny. Ale trzeba bronić instytucji, trzeba bronić stabilności. Bo wie pan, problem polega na tym, że jeżeli teraz opozycja, która chce niby bronić konstytucji, zrobi dokładnie to samo, co PiS, to znaczy uchwałą Sejmu wyrzuci wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to będzie koniec, moim zdaniem, jakiejkolwiek praworządności w Polsce. Bo wtedy każdy następny, kto przyjdzie po 4 latach, będzie traktował Trybunał Konstytucyjny jak spółkę Skarbu Państwa. Tak? To znaczy będzie uznawał, że to jest łup polityczny, i wtedy się wdroży tak zwany syndrom Abby, to znaczy, że zwycięzca bierze wszystko. I teraz to jest o tyle istotne... No jak mu się to podoba? Tak. Była taka piosenka Abby winner takes all. To jest bardzo ważne, dlatego że oczywiście wszyscy mamy emocje i ja staram się te emocje rozumieć. I politycy w sposób naturalny grają na tych emocjach. Jest potrzeba jakiegoś odwetu, jest potrzeba jakiegoś mocnego dokręcenia śruby, bo wydaje się, że wtedy będzie wszystko okej. Okay. Natomiast prawo jest między innymi po to, żeby wylewać taki zimny kubeł głowy na te rozgrzane wody, na rozgrzane głowy polityków i mówi tak, jeżeli
zrobicie to, to w Polsce wytworzy się zwyczaj konstytucyjny, precedens, że każdy, kto przychodzi, może to z sędziami zrobić, czy może to z wyrokami zrobić. Co więcej, zrobić. Każdy będzie to robił. Będzie to robił dlatego, a proszę pamiętać, że nie wiadomo, kto przyjdzie, tak? Dlatego, że jeżeli Polska wpadnie w kryzys ekonomiczny, jeżeli pogorszy się sytuacja geopolityczna, ludzie zaczną się bać, to wtedy ten populizm, który teraz już nas przeraża, będzie 10 razy większy. I dlatego tu nie chodzi o to, że ja, nie wiem, mięknę, jeżeli chodzi o PiS, tylko Samuel Isacharow, taki najwybitniejszy znawca tak zwanych kruchych demokracji, który był w Polsce, myśmy go zaprosili do Fundacji Batorego w 2019 roku, mówi: uważajcie, żeby wahadło tej zemsty nie wychyliło się zbytnio, dlatego że ja badam te kruche demokracje na całym świecie i zawsze wtedy, kiedy ono się wychyla, one umierają. Po prostu dlatego, że już nie ma w ogóle żadnych instytucji, które mają szacunek, bo wszystkie są upolitycznione. Dobrze, ale abstrahujmy na chwilę od takiego gorącego myślenia o zemście i idźmy tropem myślenia pana. Tak. Że ważna jest instytucja, ważne jest prawo, trzeba tego prawa przestrzegać i zachowujmy się tak, jak chcemy, żeby następny rząd, który przyjdzie, też się zachowywał. No bo to o to chodzi, tak? Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, no mówiąc krótko. Profesor Sadurski w odpowiedzi na pana tekst napisał: trzech sędziów, tak, którzy zostali... To są posłowie, tam jest pani Pawłowicz czy Piotrowicz, to dobrze. Abstrahuję od nich, ale oni mogli zgodnie z prawem być przyjęci do... No tego nie wiemy do końca, bo prawdopodobnie przekroczyli wiek, ale też nigdy nie potwierdził to żaden sąd, więc politycy nie powinni tego sami potwierdzić. Ale mówimy, jakby tym grzechem pierwotnym była ta trójka sędziów, tak, prawda, tak, które byli powołani nielegalnie. No i pan profesor Sadurski mówi: to nie jest tak, że w 3/15 ten Trybunał Konstytucyjny jest nieprawidłowy, w 12/15 jest prawidłowy. Nie, tak. Skoro tych trzech zostało nielegalnie powołanych, to każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalny, ponieważ jest skażony cały. To jest ta łyżka dziegciu. Tak. To jest ta teza oskarżenia. I w związku z tym musimy cały Trybunał wymienić. A pan się z tym nie zgadza. Wie pan, ja się z tym nie zgadzam, dlatego że to jest odpowiedzialność zbiorowa, której prawo zabrania. Proszę zwrócić uwagę na sytuację następującą. Jeżeli my zaczniemy się bawić w takie kruczki prawne, że będziemy się przyglądać instytucji albo powołanym osobom i będziemy szukali dziury w całym, znaczy będziemy szukali jakiegoś błędu na przykład w powołaniu, to proszę mi wierzyć, że zawsze go znajdziemy. Nie wiem, czy pan pamięta, Zbigniew Ziobro złożył w 2017 roku wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że trzech sędziów z roku 2010 było nielegalnie powołanych, dlatego że Sejm głosował na nich na jednej kartce, a nie na trzech. Tak? Było coś takiego, Pan Muszyński powiedział, że pani... nazwiska były razem, a nie oddzielnie. Tak, że pani sędzia Wronkowska, która została powołana do TK po katastrofie smoleńskiej, jest nielegalnie powołana, dlatego że swoją przysięgę złożyła nie przed prezydentem, bo prezydent niestety zginął w katastrofie, ale przed marszałkiem Sejmu, który pełnił funkcję prezydenta. Wie pan, jak chce się kogoś uderzyć, to się kij znajdzie. I teraz problem jest taki, że jeżeli my będziemy się zastanawiali nad każdym powołaniem, będziemy szukali błędu formalnego, nie będzie żadnej stabilności instytucji i nastąpi sytuacja, w której następny rząd, który się pojawi, przyglądnie się powołaniom i właśnie powie: tutaj brakuje jednego podpisu, tutaj jest jedna kartka, nie trzy, i w związku z tym wysadzi w powietrze każdą instytucję. Zamówi opinię prawną, zawsze się znajdzie jakiś ktoś, kto taką opinię prawną napisze i to będzie oznaczało, że my tych instytucji nie będziemy mieli. A dodatkowo jeszcze jeden argument, nie wiem, czy on jest przekonujący. Jeżeli ten Trybunał zostanie odwołany, to wtedy większość prawników będzie uważała, że już nie mamy trzech dublerów w Trybunale, tylko 15, dlatego że te miejsca będą jakby zagrożone. No proszę sobie wyobrazić, że PiS wraca do władzy za 4 lata. Co on zrobi z tymi sędziami, którzy zostali tam wsadzeni do tego Trybunału? Oczywiście także ich wyrzuci. Powodzenia w szukaniu poważnych kandydatów na te stanowiska. Rozumie pan? Którzy rzucą swoją karierę prawniczą, tak? Pójdą tam i będą siedzieli jak zakładnicy polityczni, czekając na to, aż ktoś ich wyrzuci po prostu po 3-4 latach. I w noc wyborczą będą wiedzieli, że to jest ich koniec. I na tym polega ta sytuacja, o której staram się mówić, o której mówił Isacharow. To nie chodzi o to, żeby być pobłażliwym, bo jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać, że trzeba ludziom pokazać to zło, które tam się zdarzyło. To nie chodzi o to, że my jesteśmy naiwni i uważamy, że oni się, nie wiem, sami naprawią. Jeżeli nowa władza uzyska dostęp do prokuratury, która będzie mogła działać niezależnie, i do mediów, to całe zło, które tam się działo, będzie można ludziom pokazać, mam nadzieję. Na przykład będzie można pokazać, po co pani Przyłębska rozmawiała z panem Dworczykiem. Co tam się działo w tej willi pod Warszawą, gdzie sędziowie z politykami się spotykali. I proszę mi wierzyć, że czasami ważniejsze jest pokazanie tego zła ludziom, niż zniszczenie instytucji. Tak Isacharow opowiadał o Nixonie i o Watergate, która oczywiście była wielkim szokiem dla Stanów Zjednoczonych. Teraz już by niczym nie była oczywiście. Tak, tak.
i pokazywał rzecz następującą. Po tym wszystkim, kiedy to zło zostało pokazane przez media oczywiście, prezydent Ford ułaskawił Nixona. To jest taka sytuacja, jak gdyby kiedyś prezydentem został Trzaskowski i ułaskawił Ziobrę. Wyobraża pan sobie, to w ogóle jest nie do pomyślenia. Natomiast Isacharow mówi, to jest dojrzała demokracja. Trzeba ludziom pokazać zło, które się stało. Niekoniecznie trzeba rozbijać wszystkie instytucje. Nawet niekoniecznie trzeba wsadzać ludzi do więzienia. To dlatego, że polityk wsadzony do więzienia staje się męczennikiem. Erdogan jest takim przykładem, który później jak wraca, to już nie bierze jeńców. Tak. To jest kwestia stabilności demokracji. Isacharow mówi, że demokracja trwa tak długo, jak można bezpiecznie przegrać. Tak? Jeżeli nie da się bezpiecznie przegrać, dlatego że wszystko zostanie rozniesione w pył, to jest koniec demokracji, bo nikt nie ma interesu w tym, żeby ona trwała. No pytanie oczywiście, i to też jest odpowiedź krytyków pana tezy, że czy sprawy w Polsce nie zaszły za daleko i czy zgadzamy się na to, że na przykład zmienia się władza i na przykład mamy Trybunał Konstytucyjny, na którego czele stoi pani Przyłębska i jest tam pani Pawłowicz, jest tam pan Piotrowski i oni na przykład podejmują potem decyzję w sprawie ustaw i decyzji kolejnej władzy i mówi i w pewnym momencie Trybunał Konstytucyjny mówi, nie, ta ustawa jest niezgodna z prawem, tak zdecydował skład Trybunał w składzie pani Przyłębska, pani Pawłowicz i pan Piotrowski i władza co musi to uznać i udawać, że jest wszystko okej. Okay. Znaczy w tej chwili krytykujemy Trybunał za upolitycznienie, za podejmowanie decyzji w willi pod Warszawą, ale jak my będziemy u władzy, to ten Trybunał jest okej okay i grzecznie się zgadzamy z jego decyzją. Oddzielamy działanie instytucji od ewentualnej przestępczej działalności jej członków. Być może jest tak, że ta działalność miała miejsce, ale nie możemy tego założyć, dlatego że na tym polega, znaczy to byłoby zaprzeczenie jakiejkolwiek praworządności. Znaczy nie możemy założyć, tak jak robią to moim zdaniem politycy opozycji, że wszyscy ludzie, którzy tam są, popełnili przestępstwa, w związku z tym trzeba ten trybunał zlikwidować. Po to jest właśnie sąd, czy po to jest postępowanie dyscyplinarne, żeby to zrealizować. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest groźba jakiejś obstrukcji, prawda? To jest groźba jakiegoś sabotażu, który będzie miał miejsce. Proszę pamiętać, że dokładnie to samo mówił Jarosław Kaczyński. Przecież jego zamach na Trybunał Konstytucyjny był związany z tym, że kiedyś Trybunał Konstytucyjny zablokował ustawę lustracyjną. Prawda? Była między 2005 a 2007 pojawiła się taka decyzja. I teraz, kiedy my jesteśmy w naszej bańce, ja mówię tutaj na przykład o bańce ludzi, którzy, nie wiem, mają lewicowe poglądy albo, nie wiem, głosują na Koalicję Obywatelską, to nam się wydaje, że ta druga strona jest zła, a my jesteśmy zawsze dobrzy. Oni myślą dokładnie odwrotnie, tak? Oni też myśleli, że profesor Rzepliński będzie blokował ich działania i właśnie dlatego dokonali zamachu na Trybunał Konstytucyjny. I ja wiem, że to jest trudne, bo w nas jest potrzeba jakiejś takiej symetrii, ale ktoś musi to zakończyć, dlatego że jeżeli tego nie zakończy... Ale to pan, przepraszam, teraz staram się tutaj trochę adwokata diabła grać, ale to pan teraz zrobił symetrię pomiędzy profesorem Rzeplińskim i panią Przyłębską i pan powiedział, oni są tacy sami... Nie, powiedziałem... Nie zrobiłem symetrii między Rzeplińskim a Przyłębską, tylko zrobiłem symetrię między elektoratami, którzy tak postrzegają drugą stronę. I teraz, jeżeli pani Przyłębska różni się od profesora Rzeplińskiego, a głęboko w to wierzę, że się różni in minus niestety, to nie polityk jest od tego, żeby to oceniać, tylko od tego jest sąd albo ktoś, kto prowadzi postępowanie dyscyplinarne. Po prostu jeżeli my założymy, tak jak proponuje moim zdaniem profesor Sadurski, że ci ludzie są winni dlatego, że zostali wybrani przez PiS, to, jak powiedziałem, odwróci się za 4 lata, bo druga strona uzna, że wszyscy, którzy zostali wybrani przez Koalicję Obywatelską, są winni z tego powodu, że zostali wybrani przez Koalicję Obywatelską. Po prostu tak się skończy demokracja. Tam w tym Trybunale są ludzie, którzy bez wątpienia zostali legalnie wybrani. Tak? Legalnie wybrani. W związku z tym nie może być tak, że nagle ktoś uchwałą Sejmu wyrzuci tych ludzi, bo proszę pamiętać, oni pójdą do sądów międzynarodowych i narobią Polsce wstydu jeszcze większego niż ten, który mamy teraz, dlatego że nagle okaże się, że nielegalnie, niekonstytucyjnie działała władza, która miała chronić konstytucję. Jeszcze raz podkreślam, nie wiadomo, czy ta obstrukcja będzie miała miejsce, bo historia uczy, na przykład historia Roosevelta, który w latach 30. walczył z Sądem Najwyższym, bo chciał zmieniać kraj po wielkim krachu, a sędziowie to blokowali, że demokracja jest takim systemem, w którym pewne rzeczy się wyrównują po jakimś czasie, bo tak, nie ma już klienta politycznego w postaci PiS, tym ludziom, którzy są w Trybunale, trochę zmieniają się preferencje i to jest ten ewolucyjny sposób, w którym dochodzimy do sytuacji, w której demokracja może funkcjonować. Nie młotkiem, w którym się uderza i wszystko rozbija, trzeba naprawiać państwo prawa, bo państwo prawa jest jak zegarek. Trzeba je ponownie naregulować, żeby mogło funkcjonować. To jest trudne.
to jest trudne emocjonalnie, bo jest bardzo dużo ludzi skrzywdzonych przez to, co się stało, ale jeszcze raz podkreślam, musimy myśleć o tym spokojnie, bo jeżeli będziemy myśleli w sposób destrukcyjny, to niczym się od PiSu nie różnimy. No to zapytam pana, nie proszę pana, broń Boże, o deklarację żadną, tylko pytam raczej o pana wartości, o pana sposób myślenia. Czy gdyby pan dostał propozycję, zmienia się władza i dostaje pan propozycję zostania członkiem Trybunału Konstytucyjnego, ale wie pan, że jego przewodniczącą dalej jest pani Przyłębska i że będzie pan w składzie zasiadał z wieloma z obecnych członków. Zgadza się pan na to, czy nie? Wie pan, ja nie chcę być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja rozumiem, to jest dlatego tak. Nie pytam pana o deklarację, tylko pytam pana właśnie o wartości. To znaczy, wydaje mi się, że będzie to oczywiście bardzo trudna decyzja. Tak? Natomiast jeszcze raz podkreślam, jeżeli miałbym zostać legalnie powołany do Trybunału Konstytucyjnego, to wolałbym zostać legalnie powołany, a nie być dublerem, dlatego że zająłem miejsce kogoś, kto został legalnie wcześniej wybrany, a stamtąd usunięty. Więc jeżeli pan mnie pyta o to, jaką sytuację bym wolał, to wolałbym sytuację, w której normalnie po na przykład zakończeniu kadencji jakiegoś sędziego Trybunału Konstytucyjnego zostaję powołany ja do Trybunału Konstytucyjnego, mimo że muszę się męczyć z ludźmi, którzy moim zdaniem nie powinni tam być, niż sytuację, kiedy opozycja wyrzuca wszystkich i mówi, proszę bardzo, tutaj są piękne miejsca w Trybunale Konstytucyjnym, a my jako prawnicy wiemy, że one nie są piękne, są skażone i za moment zostaniemy z niego wyrzuceni, kiedy tylko zmieni się władza. Czyli to samo pan uważa, rozumiem, w sprawie na przykład prezesa Narodowego Banku Polskiego, gdzie się pojawiają propozycje polityków, że przyjmiemy jakąś super ekstra ustawę pilną, tak, która spowoduje, że skrócimy kadencję, która jest konstytucyjną kadencją i wyrzucimy. Przecież pan Tusk powiedział, gwarantuję, to jest cytat, tak, gwarantuję, tak, że w dniu, kiedy dojdę do władzy, pana Glapackiego tak, nie będzie. Uważam, że to jest błąd. To jest bardzo duży błąd, dlatego że to jest dokładnie taka sama sytuacja. Jeżeli zmieni się następna władza, to wszystkie konstytucyjnie chronione stanowiska będą zagrożone. Ja mam taką radę, jeżeli mogę w ogóle cokolwiek radzić opozycji, żeby ona zaczęła od tych pól, gdzie może wygrać, to znaczy prokuratora, prokuratura i media. To nie są organy, które są chronione konstytucyjnie, w związku z tym zmiana tam jest możliwa ustawowo. Natomiast jeżeli zacznie na poziomie Trybunału Konstytucyjnego albo prezesa NBP, to przy całym rozumieniu tych emocji to się na nas strasznie zemści, dlatego że każda następna władza, jak powiedziałem, będzie wymieniać sobie absolutnie wszystkich, konstytucja zupełnie przestanie istnieć, bo wszyscy zrozumieją, skoro PiS tak robił, skoro Platforma tak robi, to każdy tak może zrobić. Czy mnie bardzo przekonuje argument, o którym pan wspomniał, bo ja pamiętam, jak PiS, będąc w opozycji, jeździł do Parlamentu Europejskiego, bo wtedy Parlament Europejski był super, bo można się było skarżyć na polską władzę. Teraz nie jest super, tak, oczywiście. I obawiam się, że przy łamaniu prawa, tak jak pan powiedział, nagle się okaże, że Unia Europejska jest fantastyczna. Oczywiście. I wszystkie trybunały i sądy są świetne. I oni po prostu pójdą i będą nas zgłaszać masowo. Znaczy nas, w sensie Polska, będą zgłaszać masowo za złamanie prawa. Tak, ja chcę jeszcze na koniec powiedzieć jedną rzecz do wszystkich ludzi, którzy myślą o tym, że PiS zniknie, jeżeli przegra wybory. Zostaną ludzie, którzy są naszymi współobywatelami, którzy tutaj będą, oni nigdzie nie wyjadą. I teraz, jeżeli chcemy, żeby to, co złe w PiSie nigdy nie wróciło, to nie możemy powtarzać ich błędów, dlatego że jeżeli będziemy robili dokładnie to samo, to bardzo szybko wróci. W związku z tym, tak naprawdę mądrzejsza strategia jest taka, żeby bronić tego, co uważaliśmy za wartościowe i co PiS niszczył, a nie niszczyć to dokładnie tak samo jak on. Panie profesorze, dziękuję panu bardzo za wizytę. Nie zdążył się pan napić kawy, mam wrażenie. No mieliśmy taką gorącą dyskusję, że właściwie podniosła mi ciśnienie niezależnie. Już pan nie potrzebuje kawy. Super, bardzo dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Do widzenia.